Reset Obywatelski. Dzień dobry Państwu z warszawskiego studia Reset Obywatelskiego, audycja Rzeczpospolita Polska i ja, jej prowadzący Igor Isajew-Krawec, a audycję dzisiejszą realizuje Maciek. Ja Państwu chcę przypomnieć, że audycję Resetu Obywatelskiego można wspierać na różne sposoby. Można właśnie na te sposoby, które macie, widzicie Państwo teraz w opisie, ale także można Reset Obywatelski wspierać przez to, że Państwo będą opowiadać o naszej audycji w swoich sieciach społecznościowych, opowiadać znajomym, opowiadać kto tutaj jest. Ostatnio też mamy zmiany. Dochodzą do Radia Reset Obywatelski nowi prowadzący, między innymi jeden będzie po mnie, godzina po mnie równo za godzinę audycję będzie prowadził bezczelny lewak. Natomiast my jesteśmy, przypomnę Państwu, w audycji Reset Obywatelski. Dzisiaj rozmawiamy o... No nie chciałbym mówić, to już chyba zatarło się to słowo, jak mówi się, trudne stosunki historyczne polsko-ukraińskie. Niemniej jednak rozmawiamy o zdarzeniu polityki historycznej polskiej i ukraińskiej, której byliśmy ostatnio świadkami. I to było zdarzenie bardziej polityki niż historycznej i historii w ogóle. I dzisiejszym moim i Państwa gościem, który pomoże poprowadzić tę rozmowę, razem ze mną jest Dariusz Materniak, redaktor portalu Pol.ukr.net. Witam Cię, Dariuszu. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Ja zachęcam wszystkie Państwa, żebyście zadawali swoje pytania na YouTubie, na Facebooku. Wszystkie te pytania, komentarze Państwa widzimy i spróbujemy na te pytania odpowiedzieć, bo temat jest... interesujące dla naszych słuchaczy i słuchaczek. Między innymi z tego względu, że zadawaliście takie pytanie jeszcze tydzień temu, dwa tygodnie temu i generalnie systematycznie pytacie o te rzeczy, które dotyczą przede wszystkim zbrodni wołyńskiej. Okej, Dariusz, jesteśmy, to może odtwórzmy chronologię gwoli przypomnienia. W ubiegłym tygodniu, w sobotę dokładnie, w piątek dokładnie, Szpiker, spokesman, rzecznik prasowy polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Łukasz Jasina, udziela, którego chyba i ty, i ja znamy, udziela wywiadu, w którym mówi o zbrodni wołyńskiej, czyli tak miękko bym powiedział, sugerując to, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski miałby przeprosić za tę zbrodnię wołyńską. No, prawdopodobnie z okazji zbliżającej się 80. rocznicy, symbolicznej rocznicy. Natomiast reaguje na to znacznie ostrzej ambasador Ukrainy. Zostańmy przy tym. Jak ty oceniasz tę wymianę zdań? Znaczy, wydaje mi się, że chyba tutaj najlepiej o tej wymianie zdań, o tym, że z każdej strony powiedziano trochę za dużo, świadczy to, że zarówno rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych naszego, jak i ambasador Ukrainy po bodajże następnego dnia czy za dwa dni później usunęli swoje wpisy na Twitterze, które dotyczyły właśnie tej kwestii. Więc chyba to jest najlepsze podsumowanie, jakby chyba obie strony tego sporu doszły do wniosku, że troszkę się, prawda, zagalopowali jedni i drudzy i mamy taki trochę remis, taki trochę 1-1, że padło trochę słów za dużo, które to słowa, no powiedzmy, nie zbliżają nas, delikatnie mówiąc, nie zbliżają tych naszych stanowisk w kwestii zbrodni wołyńskiej, w kwestiach historycznych, tak jak tego byśmy oczekiwali. No bo jednak takie oczekiwanie chyba jest, wydaje mi się, jest na pewno pewnie bardziej w Polsce niż na Ukrainie, bo oczywiście Ukraińcy mają teraz trochę inne problemy, no bo cały czas toczy się wojna, cały czas są ataki rakietowe, naloty i tak dalej. Z kolei w Polsce z tego właśnie tej zbliżającej się rocznicy zbrodni wołyńskiej 80., no to na pewno ten temat jest dyskutowany, będzie dyskutowany i też mowa jest o oczekiwaniach ze strony ukraińskiej, że dobrze by było, żeby się pojawiły właśnie jakieś
gesty, czy jakaś forma przeprosin. No, tutaj jakby pomysły są różne, tak? Na pewno to wszystko, jeżeli miałoby się coś wydarzyć, tak? Jeżeli miałyby być rzeczywiście jakieś takie czy inne w ramach obchodów tej rocznicy, miałyby być padać jakieś słowa, czy miałyby być wykonywane jakieś gesty, jakieś działania czy to z jednej, czy z drugiej strony. Na pewno dobrze, żeby to było omawiane, jak się to mówi, w kuluarach, w ciszy i spokoju gabinetów dyplomatów, a nie na Twitterze, no bo czy generalnie nie w mediach społecznościowych, no bo siłą rzeczy... Od razu mam, tutaj... mogę tutaj takie od razu pytanie mieć. Opinie są podzielone, że czy Łukasz Jasina powiedział to świadomie, czy jednak to po prostu przy okazji? Ja jednak jestem zwolennikiem, chciałbym zapytać ciebie, czy jesteś, jak uważasz, czy to było świadome, bo ja mam wrażenie, że w polskiej debacie publicznej poszło, no w dużej jej części, poszło, że Jasina świadomie po prostu wrzucił ten temat do debaty, właśnie żeby grzać przed Lipcem tak samo. Natomiast ja jestem akurat zwolennikiem tego, że to padło wcale nieświadomie, że to trochę takie było by accident, dlatego że wiadomo nie od dzisiaj, że Magdalena Rigamonti, czyli prowadząca, redaktor prowadząca tego wywiadu, ona dość długo zajmuje się tematem Wołynia. I to, że ona o ten Wołyń nie zapyta, no to po prostu było jakby dziwnie myśleć. Łukasz Jasina, on był, z tego co pamiętam, nie wiem, czy to jest informacja publiczna, czy nie, ale on mi mówił, że był konsultantem, jednym z konsultantów filmu Wołyń Wojciecha Smarzowskiego, czyli dla niego też jest ten temat bliski, tak? Czyli to, że oni będą o tym rozmawiać w ogóle, no jakby było po prostu rzeczą naturalną i nie było takim po prostu świadomą wrzutką w debatę publiczną, no żeby po prostu tak się podzielić. Natomiast nasza debata publiczna odebrała to po prostu jako świadomą taką wpadkę i to, o czym mówisz, że te dwa tweety, tak, obustronnie akurat zniknęły, jakby też potwierdza tę moją tezę, że to było nie do końca świadome. Znaczy, no to już jest pytanie do rzecznika MSZ-u tak naprawdę, czy on to powiedział świadomie, czy nie. Więc ja jakby nie chciałbym tutaj w żaden sposób wchodzić w jego kompetencje i w jego rolę. No na pewno jest to osoba, rzecznik każdego resortu, ale spraw zagranicznych w szczególności, no jest to osoba, która z pewnością jej wypowiedzi muszą być szczególnie przemyślane, bo one mają przecież znaczenie nie tylko w naszym tutaj debacie wewnętrznej, ale też w skali międzynarodowej, więc mnie się nie wydaje, nie posądzałbym kogoś na takim stanowisku, że mógłby coś powiedzieć, no tak po prostu od tak sobie nieświadomie i nie odpowiadałby w tym momencie za swoje słowa. Więc to jest, jak mówię, to jest pytanie do rzecznika Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Nadal jednak niezależnie od tego, jak to było, nie chcę jakby spekulować tutaj na ten temat, niezależnie od tego, tak jak powiedziałem w poprzedniej części naszej rozmowy, jeżeli coś w tej sprawie ma być ustalane, powinno być ustalane nie przez media, tylko przez w kontaktach między dyplomatami, między przedstawicielami obu państw. Jeżeli się uda wypracować jakieś porozumienie, jakąś formułę, która będzie do przyjęcia dla obu krajów, jakieś oświadczenie, bo zwykle to jest forma jakiegoś oświadczenia wspólnego, czy prezydentów, czy przedstawicieli resortu spraw zagranicznych, czy na innym szczeblu, to wtedy pewnie się doczekamy właśnie gdzieś w okolicach początku lipca takiego oświadczenia, takiej informacji, że to czy tamto ustalono i w tej czy innej formule obchody tej rocznicy się odbyły. I to jest najlepsza droga. Dzięki temu unikniemy takiej właśnie sytuacji, takiej, mówiąc nieładnie, nawalanki, bo tak to trzeba niestety nazwać, jaka się odbyła właśnie na Twitterze na tle i zresztą pewnie w innych mediach społecznościowych różnie, bo śledziłem głównie Twittera akurat, na tle właśnie kwestii tej zbliżającej się rocznicy i tych słów, które padły z jednej czy z drugiej strony. Tomasz Szyndralewicz, nasz stały słuchacz, pisze, że obie wersje, czyli ta wersja, że to była świadoma czy nieświadoma wpadka,
są równie możliwe. Ja zachęcam Państwa do zadawania pytań, także do komentowania tej audycji, to jest bardzo ważne dla nas. Tak samo Państwo możecie zadzwonić do naszego studia na żywo. Teraz zobaczycie Państwo telefon do studia na dole w podpisach. Zaraz jeszcze raz zobaczycie ten telefon Państwo i zapraszamy do kontaktu. Telefon jest 698-286-411. 698-286-411. Zapraszamy do kontaktu, zapraszamy do komentowania, do zadawania pytań gościowi. Dzisiejszemu rozmawiamy dzisiaj o stosunkach polsko-ukraińskich w temacie polityki historycznej, bo no, historią chyba trochę boję się to nazwać. Okej, okay, to jesteśmy teraz przy reakcji i też ciekaw jestem Twojego zdania. Ja akurat miałem takie wrażenie, że tegoroczna reakcja na dyskusję wołyńską, bo co by tam nie było rzeczywiście, czy obie wersje są możliwe, czy to, jak słusznie powiedziałeś, że to nie ma znaczenia, jak to poszło, ważne, jak to się rozwinęło później. Ja teraz mam wrażenie, że coraz więcej ludzi, znacznie więcej przynajmniej, niż wcześniej, kiedy debatowaliśmy tak samo dość emocjonalnie o Wołyniu w debacie publicznej w polskiej, to teraz znacznie więcej ludzi odbiera to po prostu jako właśnie taką wrzutkę, wrzutkę świadomą i wrzutkę po to, żeby podzielić polskie społeczeństwo i coraz więcej ludzi akurat w kwestii Wołynia, przy tym, że to jest bardzo bolesna dla Polaków i Polek kwestia, mówi stanowczo, nie zgadzam się, deklaruje właśnie tę niezgodę na to, żeby w tym momencie po prostu o tym rozmawiać. Czy się z tym zgadzasz? Znaczy, no, mówiąc szczerze, nie widziałem żadnych badań tutaj sondażowych na ten temat. Nie wiem, czy takie były prowadzone, przynajmniej ja ich nie widziałem. Nigdzie nie czytałem co do tego właśnie, kto jakby, jaki ma do tego stosunek, czy to jest wrzutka, czy to jest jakiś element po prostu dochodzenia do prawdy o zbrodni wołyńskiej, tak. No, ciężko mi to po prostu ocenić. Nie chciałbym jakby też mówić za kogoś po prostu innego niż ja sam. Natomiast osobiście powiem tak, no, sprawa na pewno jest nadal bolesna, jest bardzo bolesna dla wielu ludzi. Oczywiście pewnie w pierwszym rzędzie dla osób, które w jakiś sposób są rodzinnie, emocjonalnie związane z tym tematem, czy mają tam przodków, czy w jakiś inny sposób mają związek emocjonalny z tą sytuacją. Na pewno to wymaga swego rodzaju delikatnego podejścia. To znaczy wiadomo, że są oczekiwania ze strony wielu ludzi, zwłaszcza tej grupy, o której wspomniałem, ale pewnie też i szerzej są oczekiwania, żeby padły jakieś słowa, czy żeby właśnie strona ukraińska w tym wypadku wykonała ten jakiś taki czy inny gest. Trochę tutaj według mnie problematyczne jest to, że nie wiemy tak do końca, czego oczekujemy jako kraj. Warto tutaj przypomnieć 2016 rok i ówczesnego prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki, który pojawił się przed pomnikiem, przed Krzyżem Wołyńskim w Warszawie, złożył tam kwiaty, mówił wtedy o przeprosinach. Więc to wcześniej z trybuny Sejmu, przepraszam. Wydawałoby się, że to jakby powinno załatwić sprawę. Natomiast tak nie jest. W dalszym ciągu tak nie jest i jakby minęło kilka lat, znowu mamy zbliżającą się rocznicę i znowu zaczynamy jakby niestety tą samą dyskusję od początku. Więc tu by się ale, trzeba było zastanowić. Poczekaj, ja ci przerwę, jeśli pozwolisz. Ja nie dyskutuję z tym, to naprawdę jest bardzo bolesny temat. Tylko że właśnie tym bólem wcześniej ja wiedziałem, że znacznie więcej ludzi jakby no, szantażuje się, bo były środowiska, które po prostu zawodowo już zajmowały się takim wołyńskim szantażem strony ukraińskiej. I były też czasy w rządach PiS-u, pamiętamy na przykład ustawę o IPN-ie, tak? Kiedy po prostu jak nie miało się pomysłu w ogóle szerszego na Ukrainę, to szantażowało się Banderą. Tak? Jakby to już był pewny... No,
powiedzmy tak, były takie pewne wyryte kolejne, w które polska polityka coraz częściej się staczała. Natomiast teraz ja widzę zupełnie inną reakcję i że tym bólem nie da się tak łatwo szantażować, że to już bardziej, temat Wołyni już bardziej przypomina Smoleńsk pod tym względem, że mimo, że to jest bolesne, coraz więcej ludzi w polskim społeczeństwie ma świadomość, że wrzucając ten temat, ktoś próbuje nimi manipulować, ich bólem właśnie. I ja właśnie tak, rzeczywiście nie ma, jak mówisz, badań i z ciekawością bym te badania przeczytał, natomiast na przykład nasz słuchacz Ben Kruczek, też stały słuchacz, pisze, teraz czas, gdy lecą bomby, rakiety i drony, pyta retorycznie, mniej więcej to jest, jakby wyraża stanowisko coraz więcej, większej grupy Polek i Polaków, moim zdaniem. No, ja też bym właśnie chętnie takie badania zobaczył, tylko żaden z nas tych badań nie widział, więc my tego nie wiemy, tak. Tutaj znowu to jest pewnie celna uwaga, jeśli chodzi właśnie o ten moment, właśnie ten aktualny, tak, że gdy lecą bomby, rakiety, że to nie jest dobry moment. Natomiast to nas prowadzi do pytania, to kiedy jest ten dobry moment, tak? Czy on był 5 lat temu, czy on będzie za 5 lat? 5 lat temu Ukraina też już toczyła wojnę, oczywiście nie w tej skali, ale jednak ta wojna już trwała, więc wtedy się też podnosiły głosy, że to nie jest ten moment. Natomiast można jakby to odwrócić i myślę, że wiele osób, znowu tego niczym nie poprę, ale tak mi się wydaje, że wiele osób być może w Polsce oczekuje czegoś takiego w momencie, w tej chwili, kiedy pomoc ze strony Polski, pomoc wojskowa, pomoc humanitarna dla Ukrainy jest tak duża, wiele osób chyba trochę ma takie odczucie, że no dobrze, my tyle pomocy im przekazujemy, w sensie Ukraińcom, więc oni by się mogli zdobyć na jakiś tam drobny gest, w sprawie, która dla nas jest ważna. I pewnie jedni i drudzy mają do pewnego stopnia rację, że oba te punkty widzenia, one jakoś pewnie, może niekoniecznie są zbieżne, ale każda ze stron tego sporu pewnie ma trochę racji, więc na pewno tutaj jest kwestia wybadania nastrojów społecznych w jednym i w drugim kraju. To jest zadanie dla ośrodków decyzyjnych, dla polityków, żeby wiedzieli, żeby podjęli właściwe decyzje, żeby nie żeby ani jedni, ani drudzy, mówiąc kolokwialnie, nie przesadzili w żadną stronę, żeby można było tą sprawę na ten moment przynajmniej załatwić w obchody tej rocznicy bez jakiegoś problemu, bez jakiegoś kolejnego tego typu napięcia wynikającego z emocji, jaka ta sprawa budzi przede wszystkim w Polsce. No, bo na Ukrainie pewnie troszeczkę mniej, natomiast też takie żądanie, jeżeli to będzie forma żądania ze strony Polski, że macie nas przeprosić, to też bardzo zostanie źle przyjęte pewnie na samej Ukrainie siłą rzeczy, więc dobrze byłoby takich sytuacji jednak unikać. Znaczy, popatrzmy teraz na to, spróbujmy wejść w buty strony ukraińskiej. Ja modeluję trochę no, ich punkt widzenia Ukraińców w Ukrainie, tej sprawy w takim kontekście właśnie to, co wspomniałeś. Poroszenko, rok 2016, 8 lipca, on przed pomnikiem zbrodni wołyńskiej w Warszawie składa kwiaty, klęczy. Wcześniej z trybuny polskiego Sejmu on wprost, chyba nawet, ja nie pamiętam, czy ten fragment był mówiony po polsku, bo część przemówienia jego była po polsku, ale on tam przeprosił właśnie za zbrodnię wołyńską na początku swojej prezydencji i na początku generalnie rządów PiS-u. To był początek jego prezydencji, natomiast skończył on tę prezydencję w absolutnie odseparowanych obchodach lipcowych wydarzeń w Sachryniu, czyli największej miejscu największego jakby zabójstwa Ukraińców przez stronę polską z tych lat, tak? Czyli w diametralnie innej sytuacji. To była jego gra. Taka właśnie tym, że PiS bawił się wcześniej ustawą o IPN-ie, bawił się Banderą i tak dalej, politycznie ja mam na myśli. Jakby
I to jest, trochę pokazuje, jak rozmawiam z Ukraińcami, te nastroje, no, tych ludzi, którzy są zaangażowani w dyskusję polsko-ukraińską, że my jesteśmy gotowi, po prostu mamy tutaj otwarte ręce i leży tu przed wami, drodzy Polacy, nasza szczerość. Natomiast wiemy już z doświadczenia, że wy tę szczerość weźmiecie i skopiecie po prostu przez te właśnie doświadczenia, które były wcześniej, tak? Bo te gesty wynikały nie tylko z politycznej kalkulacji, na pewno było po stronie ukraińskiej, jak mówisz, wojna trwała od 2014 roku, była chęć załatwienia tego z Polakami w jakiś taki, no, dość szczery sposób. Później ona się przekształciła w taką czystą politykę, bo to, co było w Sacharyniu, to była czysta polityka już, tak, bez szczerości chyba nawet. I jakby ja się zastanawiam właśnie ze strony ukraińskiej, czy ta ostrożność Zełenskiego, bo nie od dzisiaj jest wolany do tego, żeby złożyć przeprosiny za zbrodnię wołyńską, i on tego nie robi właśnie, czy nie bojąc się tego, co będzie z Poroszenkiem? Bo prawdopodobnie ma tych samych doradców od spraw polskich, co Poroszenko miał, przynajmniej częściowo. Znaczy, jeżeli, tak jak mówisz, jeżeli zupełnie w innym klimacie mieliśmy ten 2016 rok, a zupełnie inaczej wyglądały te obchody w 2019 roku, pod koniec kadencji Poroszenki, no to faktycznie tak, coś tu poszło nie tak. To rzeczywiście trudno się nie zgodzić z tym, że widocznie to działanie było z jakiegoś powodu nieskuteczne. Nie przekonało ono w jakiś sposób pewnie strony polskiej. Pytanie też to już jest otwarte pytanie, dlaczego tak, a nie inaczej. Na pewno najlepiej by było, gdybyśmy doszli do momentu, w którym tego rodzaju rocznice, tego rodzaju wydarzeń, żeby one były w jakiś sposób celebrowane wspólnie. Wówczas jakby, jeżeli są przedstawiciele tego samego czy podobnego szczebla obu krajów, no to nam jakby są jednocześnie w tym samym miejscu, no to nam jakby wyłącza też możliwość manipulowania tym tematem przez czynniki wewnętrzne na potrzeby jakieś polityczne, czy też przez czynniki wewnętrzne. No tutaj jakby nie trzeba specjalnie się rozwodzić nad tym, kto i po co ma taki interes. Natomiast co do obecnej ekipy Wołodymyra Zełenskiego, wydaje mi się, że po tym, co mieliśmy, po tej wymianie myśli, argumentów przez media społecznościowe, na szczęście mieliśmy w zeszłym tygodniu, bodajże w środę czy w czwartek, wizytę w Polsce przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy Rusłana Stefanczuka. I tu padły, to uważam, jest krok w bardzo dobrą stronę ze strony ukraińskiej, bo te słowa, które wówczas padły, niestety one trochę przeszły bez echa w Polsce, w polskich mediach, także społecznościowych, że strona ukraińska tutaj ustami Stefanczuka deklaruje, że jesteśmy gotowi na poznanie tej prawdy z naszej strony, jakby ona bolesna nie była dla wszystkich. Jeśli pozwolisz, że będziemy pracować z wami, polscy przyjaciele, akceptując prawdę, bez względu na to, jak bolesna by ona nie była. I moim zdaniem to jest po prostu genialnie skonstruowane. To jest jedno zdanie. On zwraca się do polskich przyjaciół, on nie zwraca się do polskich nieprzyjaciół, tych, którzy kwestię zbrodni wołyńskiej traktują. On robi tam tę wstawkę if, jeśli, tak? Że jeśli ty jesteś polskim przyjacielem, ja jestem gotów właśnie to szczere przed tobą otworzyć i rozmawiać o tym bez żadnych utajnień, żadnej strony historii. On to tak mówi. I moim zdaniem to jest właśnie takie, zaraz powiesz, jak ty to odczuwasz. Ja miałem wrażenie, że to było takie testowanie gruntu, trochę wynikające z tych doświadczeń poroszenkowskich, że my musimy tę konstrukcję if tam włożyć, zwrócić się tak do polskich przyjaciół, bo jeśli widziałeś to środowiska kresowe, akurat to zdanie, bardzo mocno, no powiedzmy tak, skrytykowały. Tam Tadeusz Sekowicz-Zaleski też pisał swoje trzy grosze na ten temat
i w ogóle tę konstrukcję wybaczamy i prosimy o przebaczamy i prosimy o przebaczenie, którą też Stefanczuk właśnie proponuje w tym wszystkim i która mniej więcej jest, no powiedzmy tak, synonimiczna do tego, co ty mówisz, że obchody muszą być obustronne, inaczej zaczyna się manipulacja. Tak, wydaje mi się, że to jest bardzo, tak zresztą powiedziałem, to jest bardzo dobry ruch, to jest bardzo dobrze powiedziane i to rzeczywiście jest deklaracja ze strony ukraińskiej właśnie takiego szczerego, otwartego podejścia, które tutaj może dużo zmienić. Pokazuje jednak otwartość w obliczu tej zbliżającej się rocznicy i miejmy nadzieję, że ta właśnie otwartość spotka się też z odpowiednim przyjęciem strony polskiej. Strony polskiej mam na myśli tutaj stronę rządową, to znaczy oficjalne czynniki, czyli prezydenta, rząd czy Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Są oczywiście ludzie i są środowiska, których no niestety powiedzmy sobie to wprost, no nic nie przekona. To jest na szczęście margines dość głęboki, który wielkich wpływów ani politycznych, ani żadnych innych nie posiada i które niestety żadne gesty, żadne przeprosiny tutaj nie zadziałają. No, tak po prostu jest, są tacy ludzie, nie chciałbym się tutaj jakby wgłębiać w ich motywację. Mówił, że nawet jak będą krzyżą tyle leżeć, to i tak nie przekonają te przeprosiny. To Jacek Kuruń jeszcze o takich powiedział. Ja sam napisałem kilka dni temu właśnie w jakiejś dyskusji na Twitterze, że są ludzie w Polsce, które gdyby dowolny ukraiński prezydent przyszedł pieszo przebrany w jakiś pokutny strój, pieszo z Kijowa do Warszawy i się położył krzyżem i leżał gdzieś, prawda, przepraszał. Znajdą się tacy, których po prostu to nie przekona. I musimy po prostu... No bo pomnik Bandery w Lwowie stoi, zawsze pojawia się taki argument. Dariuszu, wrócimy do tej rozmowy za 3 minuty po krótkiej pauzie. Możemy sobie wypić trochę wody i trochę uschłe gardło jakby rozluźnić. Za 3 minutki wracamy. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you are behind a fake exterior, inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I'm gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams into modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead of say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't know.
never slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Prawoteka. Sędzie Monika Ciemięga, Jolanta Jerzewska i Marta Korzuchowska-Warywoda z Fundacji Edukacji Prawnej Justitia zabiorą Was do świata pełnego teczek z aktami. Wyjaśnią, na czym polega praworządność, sprawiedliwość, ale także jak uniknąć problemów z prawem. Porozmawiają z zaproszonymi gośćmi, odpowiedzą na Wasze pytania. Nie musicie wstawać. Sąd idzie w poniedziałki o 21 w Resecie Obywatelskim. Warszawa, warszawskie studio, Radio Reset Obywatelski i audycja Rzeczpospolita Polska, jej prowadzący Igor Isajew-Krawiec, a audycję realizuje Maciek. Wracamy do rozmowy o polskiej, ukraińskiej polityce historycznej i chcę zrobić taki mostek. Dariusz Materniak, moim państwa gościem, jest redaktor portalu Pol.ukr.net. Kolejnym cytatem ze Stefanczuka: pragnę, abyśmy wspólnie napisali naszą nową historię, bez retuszowania lub wyrywania z niej jakichkolwiek już zapisanych i przeżytych kart. To też działa w dwie strony, tak? Bo pamięta, że w Ukrainie jest świadomość zbrodni polskiego podziemia na ukraińskiej ludności, czego symbolem właśnie był Sahryń. Ja zwróciłem jeszcze uwagę, wiesz, na co w tej dyskusji ostatnich dni, że tam wybrzmiał ten Poroszenko klęczący przed pomnikiem wołyńskim, natomiast w ogóle chyba wytarło się to, że takie podwójne upamiętnianie zbrodni wołyńskiej przez obu prezydentów, zaczynając od epoki Kuczmy i prezydenta Kwaśniewskiego, było w ogóle regułą. To jakby ten płast historii chyba z tej dzisiejszej dyskusji jakoś zniknął. Nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę, bo tak jakbyśmy nową kartę historii właśnie mniej więcej w 14-15 roku otworzyli i tak jakby Ukraina, no, powojenna z jednej strony, a z drugiej strony Polska pisowska, to jakby nowo zbudowane państwo, gdzie wszystko budujemy od nowa. To znaczy, tak naprawdę chyba, jeżeli mnie pamięć nie myli przynajmniej, to takie wspólne upamiętnianie historii, to jego takim, gdzie rzeczywiście mamy dwóch prezydentów, to chyba ostatnim takim akcentem, takim o dużej skali, to był chyba cmentarz Olot. To był 2005 rok, gdzie rzeczywiście... Juszczenko i Kaczyński to był, tak. Tak, wtedy jeszcze chyba nawet Aleksander Kwaśniewski to był, kiedy otwierano... Nie, ostatni, wiesz co, ostatni był Juszczenko Kaczyński i to chyba Paweł Koma i to chyba 2007, jeśli się nie mylę. Tak, rok. To jeszcze Paweł Koma, zgadza się. Tak, to ostatni, to był ostatni, ale to było prawie dekada takich gestów, tak, wspólnych obchodów, Paweł Koma, Poryck Pawliwka, cmentarz, zaczęło się właśnie chyba od cmentarza. Nie. Cmentarz Czakowski był już po Kuczmie z Kwaśniewskim. Natomiast później, no, pamiętam na pewno, że w 2000, jeśli chodzi o Wołyń, w 2013 roku te uroczystości, które były w Łódzku, tam ze strony polskiej był prezydent Komorowski, z ukraińskiej był jakiś przedstawiciel ówczesnych władz administracji prezydenta, ale nie pamiętam w tej chwili, kto to był. Na pewno nie było tam Janukowycza. Ale to był, wiesz, to był, wtedy trzeba przypomnieć, że to wtedy był prezydent Janukowycz. Ja wtedy z Komorowskim latałem do Łódzka. To były takie obchody, Łódzk, i on pojechał do Kisielina wtedy, tak, wtedy, kiedy jajką go tak postrzelono, że się tak wyrażę, tak, i to wtedy, no, tak, ten temat wołyński, on był sprowokowany, natomiast strona ukraińska wtedy, to trzeba chyba wyraźnie też powiedzieć, ona w 2013 roku, wtedy właśnie w Pawliwce Porycku, przygotowała społeczne obchody
zbrodni wołyńskiej, właśnie patrząc na to, że prezydent Janukowycz no, trochę nie do końca reprezentuje stanowisko społeczeństwa obywatelskiego. Wtedy już ten jakby przepaść między społeczeństwem obywatelskim a Janukowyczem była wystarczająco duża. I było, trzeba powiedzieć, że tam wystarczająco dużo ludzi, posłów z Ukraińskiej Rady Najwyższej, mniej niż ze strony polskiej, bo później ta sama delegacja pojechała do Zachrynia. No tak, no ale w dalszym ciągu jednak to nie jest poziom, prawda, gdzie się spotykają dwaj prezydenci, więc tutaj no, mieliśmy pewnego rodzaju nierównowagę. No i faktycznie ten 2013 rok to już jest ten moment, kiedy coraz aktywniej ta kwestia Wołynia ona jest poruszana, no i też to jest ten moment, w którym ta kwestia no, zaczyna, w zasadzie chyba jako jedyna jest z tych kwestii historycznych, zaczyna już dość mocno się tutaj wybijać na główny problem tak naprawdę relacji polsko-ukraińskich, które są w innych obszarach, które one są dość dobre, a tutaj regularnie jakby mamy ten problem związany właśnie z Wołyniem, no i to się też przekłada na inne elementy, na kwestie ukraińskiej powstańczej armii, organizacji ukraińskich nacjonalistów, na postać Stepana Bendery, Szuchewicza, no i wiele innych rzeczy, które są przez stronę polską podnoszone, że one są nie do przyjęcia tak, w jakiś sposób dla Polski i dla tego, żeby te stosunki można było w sposób jakiś taki no, bezproblemowy tworzyć i budować. No tutaj jakby dlaczego tak jest, to też ma to swoje uzasadnienie po stronie ukraińskiej, skąd się bierze to zainteresowanie. Czy do pewnego stopnia zwiększenie nacisku na ten element historyczny po stronie ukraińskiej, że jest to zdecydowanie odbierana ta narracja, jeżeli zbudowana jest ona antyrosyjska, a nie antypolska. Na to też nie każdego jakby z kolei w Polsce przekonuje, że jest to w ogóle jakieś uzasadnienie. I trzeba też pamiętać o tym, że świadomość generalnie kwestii dotyczących właśnie samej zbrodni wołyńskiej, tego, co się wówczas wydarzyło, w jakiej skali i tak dalej, ona też jest różna, jeśli chodzi o Polskę i Ukrainę. W Polsce jest w tej chwili zdecydowanie pewnie wyższa niż w przypadku Ukrainy, więc bez jakby po pierwsze pracy historyków, bez ustalenia faktów, to raz, a dwa, bez no, pewnie dość rozbudowanej i długotrwałej jednak takiej akcji informacyjnej, żeby po obu stronach była ta świadomość, była ta wiedza, co, jak i dlaczego, no to trudno jednak będzie przejść do tego etapu, o którym właśnie mówił Rusław Stefańczuk, żeby budować powiedzmy sobie te relacje bez jakichś tam problemów, bez tego obciążenia, które dają nam te wydarzenia sprzed 80 lat. No właśnie w tym temacie Ben Kruczek pisze komentarz: PiS może licytować z Konfederacją w sprawie Wołynia, większość Polaków i Ukraińców nie interesuje się bardzo tym tematem. No jednak ja chciałbym to podkreślić, co Dariusz już powiedział, że świadomość jest bardzo różna wśród różnych części polskiego społeczeństwa, też wśród różnych części ukraińskiego społeczeństwa, ale także no właśnie przez to, że w ogóle polityka historyczna w Ukrainie jest zupełnie na innym poziomie znajduje się niż w Polsce, chociaż trzeba powiedzieć, może dlatego właśnie, no powiedzmy tak, nasze polityki historyczne zderzyły się w inny sposób po 2014 roku, dlatego że po 2014 roku ta świadomość polityki historycznej i zainteresowanie się nią w Ukrainie wzrasta. I tym ukraińskie społeczeństwo, no trochę w części ukraińskiego społeczeństwa jest tak, że no, ten model polski jest taki wzorcowy, coś do czego trzeba iść, między innymi z punktu widzenia właśnie tego, jakie miejsce ma zajmować w społeczeństwie polityka historyczna, ale ciągle ta polityka historyczna w Ukrainie takiego miejsca jak w Polsce nie zajmuje w ogóle. To są nieporównywalne rzeczy i też nieporównywalne są nakłady budżetowe. To, o czym mówisz, zresztą mnie się wydaje, że polski IPN akurat zrobił bardzo dużo, jeśli chodzi o
przedstawianie Ukraińcom tematu zbrodni wołyńskiej i nie tylko złego. Akurat książka Polska na rysy historii, która w języku ukraińskim, czyli podręcznik do polskiej historii, jest dość dobrze przez IPN napisany. Bardzo żałuję, że tam jest bardzo ograniczony nakład, ale on poszedł do Ukrainy i między innymi tam jest to o Wołyniu, ale też szerzej w ogóle o polskiej historii. I to jest jakby takie soft power na Ukraińcom chyba działa. I Ukraińcy są, ja widzę, że jest w części ukraińskiego społeczeństwa jest jednak skłonność ku temu, by zrozumieć polski ból. Zresztą Stefanczuk o tym też mówi, że on jest gotów zrozumieć go. Ja przechodząc do naszej ostatniej części audycji, chciałbym cię zapytać, oczywiście tutaj nie ma żadnych badań i możemy trochę zajmować się wróżeniem z fusów, ale co by twoim zdaniem, no właśnie w lipcu, zadowoliło stronę polską? Co by Ukraina mogła, miała zrobić? My nie jesteśmy rzecznikami MSZ-u czy ambasadorami Ukrainy, oboje. To jakby obaj, przepraszam, to możemy sobie tak pogdybać, co można by zrobić ze strony Ukrainy i ze strony Polski, żeby właśnie no, spróbować ten temat Wołynia rozładować w tym akurat nieprostym okresie wyborczym w Polsce. Ja się może jeszcze odniosę do tego komentarza, który się pojawił tutaj przed chwilą, że większość Polaków i Ukraińców się tym nie interesuje, tym tematem. I faktycznie tak jest. Z własnej, że tak powiem, praktyki robienia czegokolwiek, co ma związek z Ukrainą, czy to w Polsce, czy to w Ukrainie, faktycznie, no, jeżeli to nie był jakieś działanie, nie był to jakiś projekt związany stricte z historią, no to faktycznie no my się tym nie zajmujemy, z tymi osobami, z którymi ja miałem styczność, a przez te ostatnie 15 lat trochę ich było, jakby z nikim, kto nie jest profesjonalnym historykiem albo dziennikarzem zajmującym się tą tematyką, no nie jest to temat numer jeden. Jest wiele więcej bieżących kwestii, bieżących rzeczy, zwłaszcza po 2014 roku, a już zwłaszcza po 24 lutego 2022 roku, tych spraw jakby bieżących, związanych po prostu z toczącą się wojną jest takie mnóstwo, że te tematy historyczne, no one są oczywiście, pojawiają się w ramach takich czy innych inicjatyw czy projektów, tak, i wtedy się o tym mówi, ale no, jest to historia no, z naszego punktu widzenia no, czasów już zamierzchłych, tak, to było 80 lat temu i no, nie ma szans, żeby większość ludzi to po prostu pamiętała, no, siłą rzeczy, tak. Natomiast przechodząc do twojego pytania, co by można było tutaj zrobić, no, wydaje mi się, że gdyby to, o czym zresztą powiedziałem już wcześniej, gdyby pojawiła się jakaś możliwość, żeby w obchodach tej rocznicy wzięli udział przedstawiciele obu krajów reprezentujący ten sam poziom, czy to prezydenci, czy premierzy, czy szefowie na przykład resortów spraw zagranicznych, wydaje mi się, że to by w jakiś sposób do pewnego stopnia zamknęło pewne dyskusje, zamknęłoby tą sprawę w pewnym sensie takim, że ucięłoby już na jakby na wejściu możliwość manipulowania tym tematem i w wymiarze wewnętrznym i w wymiarze zewnętrznym. Zawsze tak jakby od pewnego czasu co roku właśnie mamy taki ten okres początku lipca, kiedy ten temat wraca, kiedy jest żywo dyskutowany. Gdyby się coś takiego wydarzyło, jak mówię, na przykład, spekuluję w tym momencie, pojawiliby się, nie wiem, w jakimś miejscu obaj prezydenci, to byłby prosty gest, nawet gdzieś złożenia kwiatów, tak. Gdyby się pojawił tutaj Andrzej Duda i Wołodymyr Zełenski, myślę, że to by było najlepsze rozwiązanie. To by było najlepsze rozwiązanie, które by to w jakiś sposób to napięcie dotyczące tej rocznicy by pewnie rozładowało. Na przykład w miejscu już nowym, gdzie na przykład rozpoczynają się ekshumacje.
Nie ekshumacje, bo to jest ważne też rozróżnienie. Nie ekshumacje, a prace poszukiwawcze, bo z tego, co mi wiadomo, nie ma takiej sytuacji, że wiadomo, że gdzieś są osoby, które zostały zamordowane 80 lat temu i tam wiadomo, że leżą tam ciała i czekają na ekshumację. Takiej sytuacji, z tego, co ja wiem, nie ma. Więc nie mówimy tak naprawdę o ekshumacjach, mimo że potocznie tak się mówi, ale o pracach poszukiwawczych, archeologicznych, które pozwalają potencjalnie na znalezienie szczątków osób, które gdzieś tam na Wołyniu czy w innych miejscach tragiczną śmiercią zginęły. Jest takie zdjęcie sprzed kilku lat właśnie Andrzeja Dudy, który gdzieś tam w miejscu... Tak, gdzie kiedyś była polska wieś, która została zniszczona właśnie w czasie zwodni wołyńskich, składa wieniec. To jest takie bardzo poruszające zdjęcie moim zdaniem. Gdyby teoretycznie na przykład taki gest wykonali jednocześnie obaj prezydenci... Na tym samym polu. Na przykład, tak, albo w jakimś innym miejscu, no bo takich miejsc, jak wiemy, było dość sporo. No to tak, to myślę, że to byłoby naprawdę bardzo dobrym rozwiązaniem i no i zobaczymy jakby, czy będzie szansa, żeby w ten sposób się to odbyło lub jakiś podobny. No tutaj w tym momencie wszystko zależy od przedstawicieli służb dyplomatycznych obu krajów, od ich uzgodnień. Mam nadzieję, że one będą owocne i unikniemy już kolejnej ostrej wymiany zdań na ten temat. Ja chciałbym na koniec przeczytać kilka komentarzy. Wojtek Polak pisze, czy ktokolwiek z wojowniczych obrońców pamięci o Wołyniu choć raz zająknął się, że 10 lat wcześniej Rosja doprowadziła do śmierci około 60 tysięcy Polaków podczas wielkiego głodu w Ukrainie. Dalej Wojtek Polak, czyżby to były gorsze ofiary nie zasługujące na pamięć? Czy Rosja kiedykolwiek za nie przeprosiła? Czy ci wojownicy o pamięć kiedykolwiek takich przeprosin od Rosji się domagali? To rodzi przypuszczenie. Dalej pisze Wojtek, że nie o samą pamięć to chodzi, a o zwykłą niechęć, łagodnie mówiąc, do Ukraińców. To rodzi przypuszczenie. No właśnie, powtórzył się Wojtek z komentarzem. Ja swój komentarz krótki dodam do tego. Bardzo często widzę w tych środowiskach neokresowych, tak zwanych, mówiąc językiem Pawła Kowala, to właśnie tam jest, nie wiem z czego, ale tam bardzo często pojawia się taka zbitka, że Rosja przeprosiła za zbrodnię katyńską, a Ukraina nie przeprosiła za zbrodnię wołyńską, która w ogóle jest no, wyssana z palca. I tam bardzo często się tym właśnie manipuluje, chociaż to jest nonsens. Natomiast Tomasz Szyndralewicz, poproszę wyżej troszkę, pisze taki komentarz. Pisiory używają historii jako jednego z niewielu tematów, w którym czują się bezpieczniej, choć na ogół poczynają sobie jak słoń w składzie porcelany, to jednak trzeba przyznać, że stosunki polsko-ukraińskie nie są przez nich wykorzystywane do mieszania wewnątrz kraju. A nie są, Dariuszu? Czy to nie pytanie? Tak, no ja właśnie w związku z tym, bo ja mam wrażenie, że czasem jednak stosunki polsko-ukraińskie przez PiS są wykorzystywane do mieszania w środku kraju. I to bardzo ciężko mi to ocenić tak naprawdę. I to w bardzo dużym stopniu chyba wojnę w Ukrainie wykorzystują na potęgę. No wojna w Ukrainie może tak, ale to jest jakby bieżący temat, więc to jest trochę co innego. Generalnie rzecz biorąc, być może taka pokusa się pojawia, żeby to wykorzystywać, choćby to nieszczęsna ustawa o Instytucie, czy zmiana w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej, to nie wiem, jakie to były motywacje, ale no nie wyszło. Wydaje mi się, że to powinno być takie ostrzeżenie. Nie wiem, z jakiej motywacji zmieniano tą ustawę i jakby nie wgłębiałem się w to jakoś szczególnie mocno. Natomiast wydaje mi się, że to zamieszanie, jakie wówczas się zrobiło, to chyba jest najlepsze ostrzeżenie przed tym, żeby tego w ten sposób nie robić. Generalnie rzecz biorąc, historia to są przede wszystkim fakty i jeżeli te fakty będziemy znali, no to nie da się wykorzystywać tego do mieszania, do jakiegoś manipulowania społeczeństwem. Podstawą jest tutaj jednak jest wiedza, jest upowszechnianie tej wiedzy, czyli edukacja.
w tym momencie edukacja społeczeństwa, które jeżeli chcemy budować, chcemy budować odporność społeczeństwa naszego na manipulacje zewnętrzne, na ataki informacyjne ze strony Rosji czy tych państw, które takie działania stosują, więc jeżeli to jakby będzie troszkę skutek uboczny, jeżeli to się uda, no to zbudowanie takiej odporności, co jest oczywiście długotrwałym działaniem i to po prostu musi zająć trochę czasu, no to też jakie tego typu próby wewnętrznej polityki, jakiegoś manipulowania interpretacjami, one też się siłą rzeczy nie będą mogły udać. Więc na tym trzeba pracować, bo to tak czy inaczej nam wyjdzie wszystko. I na tym trzeba powiedzieć, pracuje się, bo chciałbym tutaj dodać, że na przykład profesor Igor Hałagida z Uniwersytetu Gdańskiego, on prowadzi badania nad liczbą ofiar ukraińskich akurat w tych latach, którzy zginęli z rąk różnych polskich jednostek, bo tam nie tylko, znaczy dużo tych jednostek było, zaczynając od Armii Krajowej, kończąc NKWD, do którego do tak zwanych istrzemicielnych batalionów szli Polacy, by się bronić. On akurat w ostatnich dniach w Lwowie zaprezentował wyniki tych badań, gdzie on po prostu z imienia i nazwiska ustala ponad 10 tysięcy właśnie ukraińskich ofiar polskich ataków akurat na Ukraińców. I siostra Dorota akurat tutaj pisze, ja osobiście mam dość tematu Wołynia z powodu braku informacji o zbrodni Polaków na Ukraińcach, o czystkach etnicznych, o traktowaniu Ukraińców jako obywateli drugiej kategorii przez Polaków. Właśnie w tym kontekście chciałbym powiedzieć, że te badania są i właśnie prowadzi to profesor z Uniwersytetu Gdańskiego, czyli profesor z Polski. Może uda się mnie, Igora Hałagidę, zaprosić też do Resetu Obywatelskiego. Dariuszu, bardzo Ci dziękuję za wizytę w Resecie Obywatelskim. Mam nadzieję, że nie po raz ostatni. Dziękuję. Są jeszcze lepsze tematy też w stosunkach polsko-ukraińskich, o których można porozmawiać z Dariuszem. Bardzo dziękuję. Przypominam, że to była audycja Rzeczpospolita Polska. Ja jej prowadzący Igor Sajew-Krawiec i audycję zrealizował Maciek Gościomył, Dariusz Materniak, portal Polukr.net i zachęcam wszystkich Państwa wspierać i Radio Reset Obywatelski, i właśnie portal Polukr.net. Znajdziecie Państwo na tym portalu także wszystkie możliwe sposoby wsparcia tych projektów, które są bardzo cenne w naszej debacie publicznej, co widzieliście, mam nadzieję, z tej audycji. Dziękuję bardzo. Igor Isajew-Krawiec. Dziękuję, do widzenia. Reset Obywatelski.
whip up my appetite. Don't leave me high and dry. Whip up my appetite.